Przygotowania do startu zwiadowcy toczyły się na zmienionej orbicie we względnie spokojnym afelium Hadesu. Ustał pisk piezoelektrycznych wskaźników świadczący o ciągłej zmianie napięć we wręgach i podłużnicach kadłuba. Zarazem w ślepych dotąd ekranach ośrodka kontrolnego startu skosem rozjarzył się spiralny rękaw galaktyki, a przy dobrej woli i wyobraźni można było wśród białawych skłębień gwiazd i ciemnych chmur pyłowych wyróżnić w nieruchomo świecącej kurzawie Dzetę Harpi. Jej planety nie były optycznie dostrzegalne. Technicy szykowali Hermesa do odcumowania. W rufowych ładowniach obracały się dźwigi, kołnierze rurociągów, którymi Eurydyka tłoczyła hypergole do zbiorników zwiadowcy, drżały pod naporem pomp. Sztab sprawdzał systemy napędu, nawigacji, klimatyzacji, sprawność dynatronów, raz za pośrednictwem Goda, raz za jego pominięciem, przez równoległe linie przesyłu. Po kolei meldowały gotowość bloki cyfrowe ze swymi programami, radiolokacyjne emitory, anteny wysuwały się i chowały jak rogi gigantycznego ślimaka. Głęboki bas turbin tłoczących tlen do podpokładowych tuneli Hermesa wprawiał jego łożysko o kształcie otwartego doku w delikatną wibrację i podczas tej mrówczej krzątaniny miliardotonowa Eurydyka zwolna obracała się rufą w stronę Dzety Harpi, niby działo mające dać ognia. Załoga Hermesa żegnała się z dowódcą i bliskimi. Zbyt wielu było ludzi na macierzystym okręcie, aby każdy mógł z każdym wymienić choć uścisk dłoni. Potem Bar Horab z tymi, którzy mieli opuścić stanowiska, odprowadził załogę Hermesa i stał w tunelowym cylindrze międzyczłonowym, kiedy po zamknięciu wielkich wrót doku zasunęły się małe włazy osobowe z przysuniętymi podnośnikami wind. I jak z łożyska wyrzutni Hermes począł się wysuwać pomału. Śnieżnie biały, pchany cal po calu hydraulicznymi wypornikami, gdyż 180 tysięcy ton jego masy zachowało, mimo nieważkości, nigdy nie znikającą bezwładność. Technicy Eurydyki wraz z biologami, Terną i Chrusem, układali już załogę Hermesa do wieloletniego snu, nie lodowego ani hibernacyjnego. Poddano ich embrionacji. Ludzie wracali w niej do życia sprzed narodzin, płodowego, a przynajmniej budzącego to podobieństwo egzystencji bez tchnienia, podwodnej. Już pierwsze drobne kroki człowieka w kosmos ujawniły, jak bardzo ziemskim stworzeniem jest człowiek i jak nieprzystosowanym do potężnych sił, których wymaga przebycie wielkich przestrzeni w najkrótszym czasie. Gwałtowna akceleracja zgniata ciało, zwłaszcza płuca wypełnione powietrzem, stłacza klatkę piersiową i poraża krążenie krwi. Skoro prawa natury nie dały się ugiąć, przyszło dostosować do nich astronautów. Tego dokonała embrionacja. Najpierw trzeba było zastąpić krew płynnym nośnikiem tlenu posiadającym nadto inne własności krwi, od krzepliwości po funkcje odpornościowe. Płynem tym był biały jak mleko onaks. Po ochłodzeniu ciała do temperatury właściwej zwierzętom, które zimują snem, udrożniano operacyjnie zarosłe naczynia, jakimi ongiś płód wymieniał krew z łożyskiem w łonie matki. Serce pracowało nadal, lecz ustawała gazowa wymiana w płucach, które zapadały się i wypełniały onaksem. Kiedy ani w klatce piersiowej, ani we wnętrznościach nie było już powietrza, bezprzytomnego zanurzano w cieczy tak nieściśliwej jak woda. Astronautę przyjmował do wnętrza embrionator, pojemnik o kształcie dwumetrowej torpedy. Utrzymywał ciało w nadzerowej temperaturze, dostarczał mu substancji odżywczych i tlenu onaksem wtłaczanym sztucznymi naczyniami przez pępek w głąb organizmu. Tak spreparowany człowiek mógł znieść bez szkody równie olbrzymie ciśnienia jak ryby głębinowe, które nie podlegają zmiażdżeniu na głębokości mil w oceanie, ponieważ napór idący z zewnątrz jest taki sam jak w ich tkankach.
To też płyn zawarty w embrionatorze stłaczano do setki atmosfer na centymetr kwadratowy powierzchni ciała. Każdy taki pojemnik brały na statku cęgi wahadłowego zawieszenia. Astronauci spoczywali w pancernych kokonach, niby ogromne poczwarki, tak aby siły akceleracji i deceleracji trafiały ich zawsze od piersi ku grzbietowi. Ich ciała, zawierając ponad 85% wody i onaksu, już bezpowietrzne, nie ustępowały opornością na ściskanie wodzie. Dzięki temu można było bez obawy utrzymywać stałe przyspieszenie statku 20 razy większe od ziemskiego. Przy takim przyspieszeniu ciało waży 2 tony i wykonywanie oddechowych ruchów żebrami jest nieposilnym zadaniem nawet dla atlety. Lecz embrionujący nie oddychali, a granice ich wytrzymałości na gwiazdowy lot wyznaczała jedynie subtelna struktura molekularna tkanek. Kiedy 10 serc w pełnej embrionalnej kompresji biło już tylko kilka razy na minutę, opiekę nad bezprzytomnymi przejął God, a ludzie Eurydyki wrócili na jej pokład. Operatorzy odłączyli wtedy komputery macierzystego statku od Hermesa i prócz martwych, bo bezprądowych kabli, nic nie łączyło obu statków. Eurydyka wypchnęła zwiadowcę z szeroko rozwartej rufy okolonej gigantycznymi płatami rozsuniętego zwierciadła fotonowego. Jej stalowe łapy, wydłużając się i rwąc jak nitki już zbędne kable, wysunęły kadłub Hermesa w pustkę. Wówczas jego burtowe silniki zajaśniały bladym ogniem jonowym, lecz impuls był zbyt słaby, by go ruszyć z miejsca. Tak olbrzymia masa nie może rychło nabrać szybkości. Eurydyka wciągała już swe katapulty, zamykała rufę, a wszyscy obserwujący start w jej sterowni odetchnęli z ulgą. God z dokładnością ułamka sekundy wziął się do dzieła. Milczące dotąd hypergolowe boostery Hermesa dały ognia. Dla dobrego rozbiegu odpalały ich kolejne baterie. Zarazem jonowe silniki dały z siebie wszystko. Ich siny, przejrzysty płomień zmieszał się z oślepiającym boosterów. Kadłub okutany dygocącym żarem popłynął gładko i równo we wieczną noc. W przyciemnionej sterowni odblask ekranu wpadł na twarze ludzi przy dowódcy i stali się w tej poświacie śmiertelnie bladzi. Hermes bił ku nim coraz dłuższym, ciągłym płomieniem, oddalając się ze wzmożoną szybkością. Gdy dalmierze wskazały należytą odległość, na skraju pola widzenia koziołkował bezładnie pusty cylinder, który do ostatniej chwili łączył Hermesa z Eurydyką i odstrzelony salwami startowymi poleciał w mrok. Ruchowe zwierciadło miliardotonowca zwarło się, przez centralny otwór wysunął się powoli tępy stożek emitora, łysnął raz, drugi, trzeci, aż słup światła runął w otchłań i trafił Hermesa. W obu sterowniach Eurydyki rozległ się churalny okrzyk radości i, przyznać należy, miłego zaskoczenia, że poszło tak sprawnie. Hermes znikł niebawem z wizualnych monitorów. Zjawiały się na ich tylko coraz mniejsze świecące pierścionki, jakby niewidzialny olbrzym palił wśród gwiazd papierosa i puszczał z ust kółka białego dymu. Na koniec obrączki te zlały się w drżący punkt. To lustro zwiadowcy odbijało blask rozpędzającego go lasera Eurydyki. Bar Horab, nie doczekawszy się końca widowiska, wrócił do swojej kajuty. Miał przed sobą 79 najtrudniejszych godzin sideralnych zabiegów gracerem Orfeusza, aby utworzyć w rezonansach grawitacyjnych temporalny port i wpłynąć weń, czy raczej się zanurzyć, gdyż oznaczało to zupełne odcięcie od zewnętrznego świata. Rozkaz zapłonowy wysłany Orfeuszowi mknął do niego przez 2 doby, i właśnie wówczas zaszło na kwincie kilka zastanawiających zjawisk. Aż do chwili definitywnego oślepienia ich przyrządów astrofizycy odbierali całą galaktyczną emisję z obszaru gwiazd Harpii.
spektra alfy, delty aż po zetę w niczym się nie zmieniały, co było ważnym sprawdzianem dobrej obserwacyjnej jakości kwinty. Radiacja docierająca do Eurydyki od planety podlegała filtrowaniu, a filtraty porównywały, nakładały na siebie i precyzowały kaskadowe wzmacniacze komputerów. W najlepszym powiększeniu wizualnym układ Zety był plamką, którą przysłoni główka zapałki trzymanej w wyciągniętej ręce. Cała uwaga planetologów skupiła się oczywiście na kwincie. Jej spektro i hologramy tworzyły nie tyle obraz planety, ile domysłów komputerowych na jej temat. Ponieważ źródłem informacji były pęki fotonów, nieregularnie rozsiane po widmie wszechmożliwych promieniowań, w obserwatorium Eurydyki, tak samo jak niegdyś w ziemskich, u pierwszych teleskopów, nie było zgody w kwestii krytycznej. Co widać w samej rzeczy, a co tylko wydaje się widziane. Umysł człowieka, tak samo jak każdy układ przetwarzający informacje, nie może ostro odgraniczyć całkowitej pewności od domniemań. Obserwacje utrudniało słońce kwinty Zeta, gwiazdowy ogon jej największego globu Septimy oraz silna emisja gwiazdowego tła. Dotąd ustalono, że kwinta przypomina pod wieloma względami fizycznymi Ziemię. Jej atmosfera zawierała 29% tlenu, sporo pary wodnej i około 60% azotu. Białe, polarne czapy biegunów dały się wysokim albedem dostrzec jeszcze z okolic ziemskiego Słońca. Lodowy pierścień powstał niechybnie już podczas lotu Eurydyki, a przynajmniej osiągnął rozmiary czyniące go dostrzegalnym. Teraz z kosmicznego pobliża sztuczny charakter radiowej jasności kwinty ustalono nieomylnie. Wyładowania atmosferycznych burz nie mogły wchodzić w rachubę. Radiową jasnością w zakresie krótkich fal kwinta dorównywała już analogicznej emisji swego Słońca. Podobnie stało się z Ziemią po światowym rozpowszechnieniu telewizji. Rezultaty obserwacji dokonanych na krótko przed zanurzeniem w grawitacyjnej przystani stały się nagłym zaskoczeniem i Bar Horab wezwał natychmiast ekspertów na naradę, wiedząc, że jej wyników nie zdoła już przekazać załodze Hermesa. Obradom przyświecał jedyny możliwy cel – jak najszybciej postawić diagnozę temu, co zachodzi na planecie i wysłać wiadomość w ślad za zwiadowcą. Zakodowany pismem wysokoenergetycznych kwantów list doścignie Hermesa z bezprzytomną załogą, odbierze go zatem God i przekaże ludziom po reanimacji na skraju systemu Zety. Gwiazdowy list miano zaszyfrować tak, aby tylko God mógł go odczytać. Ostrożność zdawała się wskazana. Zbiór zmian zaszłych na kwincie wyglądał dość niepokojąco. Zarejestrowano serię krótkotrwałych rozbłysków nad termosferą i jonosferą planety oraz między nią a jej księżycem około 200 tysięcy kilometrów od kwinty. Rozbłyski trwały kilkadziesiąt nanosekund. Spektralnie odpowiadały emisji słonecznej z promieniowaniem obciętym w podczerwieni i ultrafiolecie. Po każdej serii tych rozbłysków, obejmujących kilka godzin, pojawiały się na tarczy planety w strefie międzyzwrotnikowej ciemne smuszki po obu stronach lodowego pierścienia. Równocześnie wzmogła się emisja fal metrowego rzędu, przekroczyła obserwowane dotąd maksimum, a zarazem słabła emisja półkuli południowej. Tuż przed początkiem obrad bolometr celujący w centrum tarczki planetarnej wykazał nagły spadek temperatury rzędu 180 stopni Kelwina z powolną relaksacją. Zimna plama objęła obszar równy Australii. Zrazu powłoka chmur znikła nad plamą, okalając ją ze wszech stron bardzo jasnym obwałowaniem obłoków, a nim chmury wróciły, bolometr umiejscowił źródło zimna o punktowych rozmiarach w samym centrum plamy. Tak więc raptowne ochłodzenie rozbiegało się ze źródła o niewiadomej naturze kolistym frontem. Na dużym księżycu kwinty pojawił się, na ciemnej półkuli odwróconej od Słońca, punktowy rozbłysk, który drgał, jakby się poruszał niezależnie od ruchu skorupy księżyca.
jakby tuż nad jego powierzchnią chodziło w zakresie jednej dziesięciotysięcznej sekundy łuku ognisko utworzone z plamy jądrowej o temperaturze miliona stopni Kelwina. Przy otwarciu obrad zimna plama znikła pod chmurami, a zachmurzenie kwinty wzrósłszy ustaliło się na powierzchni większej niż kiedykolwiek przedtem, 92% pokrycia tarczy. Nie trudno się domyślić, jak podzielone były zdania fachowców. Napraszającą się jako pierwsza hipotezę wybuchów nuklearnych, czy to próbnych, czy wojennych, można było odrzucić bez dyskusji. Rozbłyski nie miały nic wspólnego spektralnie ani z eksplozjami uranidów, ani z reakcjami termojądrowymi. Wyjątek stanowiła plazmatyczna iskra na Księżycu. Jej termonuklearne widmo było jednak ciągłe. Nasuwało wyobrażenie otwartego reaktora wodorochelowego w uchwycie magnetycznym. Dla nukleoników przeznaczenie takiego reaktora było zagadką. Błyski w przestrzeni okołoplanetarnej mogły pochodzić albo ze specjalnie zestrojonych laserów, trafiających jakieś obiekty metaliczne, być może niklomagnetytowe meteory, albo z kolizji ciał o dużej zawartości żelaza, niklu i tytanu przy frontalnych zderzeniach i szybkościach rzędu 80-100 km na sekundę. Nie dały się jednak wykluczyć jako źródła przetwornikowe zwierciadła z pochłaniaczami części fal słonecznych podlegające wybuchowym awariom. Narada, przeszedłszy w zaciekły spór, poróżniła specjalistów. Mówiło się o regulacji klimatu za pomocą bardzo wielkich fotokonwertorów, o fotoelektrycznych ogniwach, co jednak nie wiązało się z ogniskiem mrozu u równika. Najbardziej zdumiewające okazały się jednak wyniki furierowskiej analizy całego radiowego spektrum kwinty. Ślady wszelkiej modulacji znikły, a zarazem moc nadajników wzrosła. Radiolokacyjna mapa planety ukazywała setki nadajników białego szumu, zlewającego się w bezpostaciowe plamki. Kwinta emitowała ów szum na wszystkich zakresach fal. Szum ów oznaczał albo nadawanie sygnałów typu scrambling, czyli rodzaj szyfrowej komunikacji osłanianej pozornym chaosem, albo wytwarzanie radiowego bezładu z rozmysłem. Bar Horab zażądał niezwłocznej odpowiedzi na pytanie, co należy przekazać Hermesowi w ciągu najbliższych kilkunastu godzin, gdyż potem urwie się z nim wszelka łączność. A bardziej konkretnie, na co winni się przygotować zwiadowcy i tym samym jak mają działać, znalazłszy się w systemie DETY. Program rekonesansu opracowano już dawno, lecz nie przewidywał zaobserwowanych fenomenów. Było to jawną niemożliwością. Zrazu nikt nie kwapił się do zabrania głosu. Wreszcie astromatyk Tujma jako rzecznik doradczej grupy SETI oświadczył z nieukrywanym ociąganiem, że żadnych trafnych rad nie da się przesłać Hermesowi. Należy przekazać opis faktów, ich hipotetyczną interpretację i zdać się na samodzielną rozwagę zwiadowców. Bar Horab chciał usłyszeć owe hipotezy bez względu na ich wzajemną sprzeczność. Czymkolwiek są zmiany kwinty, nie są skierowanymi do nas sygnałami, powiedział Tujma. W tym wszyscy się zgadzamy. Niektórzy uważają, że kwinta dostrzegła naszą obecność i szykuje się po swojemu na przyjęcie Hermesa. Nie jest to domniemanie oparte na racjonalnych danych. Jest to po prostu, moim zdaniem, wyraz niepokoju albo, mówiąc bez ogródek, strachu. Bardzo starego i pierwotnego strachu, który zrodził niegdyś pojęcie kosmicznej inwazji jako katastrofy. Uważam to wyjaśnienie zjawisk za nonsens. Bar Horab życzył sobie konkretów. O tym, czy ludzie zwiadu mają się bać, czy nie, zadecydują sami. Chodzi o mechanizm nowych zjawisk. Koledzy astrofizycy dysponują konkretnymi hipotezami, więc mogą je przedstawić, odparł Tujma, niedotknięty ironią słów dowódcy, skoro nie była zaadresowana do niego. Mianowicie? Spytał Bar Horab. Tujma wskazał Nistena i Lapire.
Skoki temperatury i albeda mogły spowodować wtargnięcie w układ kwinty roju meteorów, które zderzały się ze sztucznymi satelitami. To mogło dać rozbłyski, powiedział Nisten. A jak tłumaczysz podobieństwo błysków powierzchniowych z widmem Zety? Część satelitów kwinty mogą stanowić bryły lodu, odprysły od zewnętrznych krawędzi pierścienia. Odbijały światło słoneczne w naszą stronę tylko wówczas, kiedy kąt padania i odbicia był taki przypadkiem. Mogą to być nieregularne bryły o różnych momentach obrotowych. – A co powiecie o plamie mrozu? – spytał dowódca. – Kto zna dopuszczalne przyczyny jej powstania? – To jest niejasne. Chociaż i jakiś naturalny mechanizm dałby się wymyślić. Jako hipotezę ad hoc, wtrącił Tuima. Rozważałem to z chemikami, odezwał się Lauger. Mogła tam zajść reakcja endotermiczna. Mnie się co prawda takie kuriozum nie podoba, chociaż są związki pochłaniające ciepło, kiedy z sobą reagują. Towarzyszące okoliczności nadają temu bardziej drastyczną wymowę. Jaką? Pytał Barhorab. Nienaturalną, chociaż i niekoniecznie świadczącą o rozmyśle. Dajmy na to katastrofa jakichś ogromnych urządzeń chłodniczych, kryotronowych. Jak pożar zakładów przemysłowych z ujemnym znakiem. Ale mnie się to też nie wydaje prawdopodobne. Nie mam żadnych rzeczowych podstaw do takiego twierdzenia. Nikt z nas ich nie ma. Jednakowoż sama bliskość w czasie wszystkich tych zmian wskazuje na to, że są jakoś złączone. Wartość tej hipotezy też jest ujemna, zauważył któryś z fizyków. Nie sądzę. Sprowadzenie szeregu niewiadomych do wspólnego niewiadomego mianownika to zysk, a nie strata informacji, uśmiechnął się Lauger. Proszę o więcej, zwrócił się do niego dowódca. Lauger wstał. Powiem, ile będę mógł. Niemowlę, uśmiechając się, czyni to według założeń, które przyniosło na świat. Tych założeń statystycznej natury jest mnóstwo, że różowawe plamy, jakie widzą jego oczka, są ludzkimi twarzami, że ludzie pozytywnie reagują zazwyczaj na uśmiech małego dziecka i tak dalej. Do czego zmierzasz? Do tego, że wszystko stoi zawsze na określonych założeniach, choć przeważnie są przyjęte milcząco. Dyskusja toczy się wokół zajść, wyglądających mało prawdopodobnie jako seria zdarzeń niezależnych. Błyski, chaotyzacja emisyjna, zmiany albeda kwinty, plazma na Księżycu. Skąd się wzięły? Z działalności cywilizacyjnej. Czy to je wyjaśnia? Przeciwnie. Zaciemnia, ponieważ założyliśmy milcząco, że potrafimy rozeznać się w działaniach kwintan. Przypominam, że Mars był niegdyś uznawany za starca, a Wenus za młódkę w zestawieniu z Ziemią. Pradziadkowie naszych astronomów założyli bezwiednie, że Ziemia jest taka sama jak Mars i Wenus, tyle że młodsza od pierwszego i starsza od drugiej. Stąd poszły kanały Marsa, dzikie dżungle Wenery i reszta. Aż wszystko przyszło włożyć między bajki. Sądzę, że nic nie umie zachowywać się bardziej nierozumnie od rozumu. Na kwincie może działać rozum, a raczej rozumy, nieposiężne dla nas przez różnorodność intencji. Wojna? Głos padł z głębi sali. Lauger, wciąż stojąc, ciągnął: wojna nie jest pojęciem zamykającym raz na zawsze zbiór konfliktów z niszczycielską wypadkową. Dowódco, nie licz na oświecenie. Skoro nie znamy ani warunków wyjściowych, ani granicznych, nic nie obróci niewiadomych w wiadome. Hermesa nie ustrzeżemy inaczej, jak radząc, żeby się miał na baczności. Chcesz dokładniejszej rady? Widzę ją tylko w alternatywie. Albo działania rozumnych nierozumne, albo niezrozumiałe, bo nie mieszczące się w kategoriach naszej myśli. Ale to tylko mój pogląd, nic więcej.